Cześć, witam was bardzo serdecznie w naszym następnym odcinku z gry Beyond Souls. Jesteśmy w rozdziale Rozstanie. Cokolwiek to znaczy. Na pewno się dowiemy zaraz. Sorry. Ready? No i co? I prowadzimy dalej naszą wspaniałą historię. Cole? Okay, I'm recording. Now concentrate, Jody. Tell me if you feel anything in particular about any of these objects. Okay. Jakie zdjęcie tu jest? Co to jest? Za fota. No nic się nie dzieje, niestety. I co jeszcze nam zostało? Jakaś szkatuła. O, tu się coś dzieje. Okej, okay, tutaj uczymy się odczytywać wspomnienia. No dobra. Jody. You okay? Yeah, I'm fine, like shit. Did you see something? No. I saw a little girl. It was her music box. Laura. No, dobrze jesteśmy, co? Yeah. Nathan? Okay, I'll tell. Nathan! Someone named Ryan Clayton is here to see you. He says you know what it's about. Ryan Clayton. Kto to jest Ryan Clayton? Czy myśmy mieli z nim wcześniej coś wspólnego, czy nie? I'll be back in a moment. Co robimy? Przede wszystkim dowiedzmy się, o czym oni gadają. Gdzie oni są? Kurde. Hey, where are you going? Aren't you gonna wait for Nathan? Nudzę się. What's going on, Nathan? You look upset. Jody, this is Ryan Clayton from the CIA. Siemano. The agency wants you to join their military school program at Camp Perry. Dobrze. Ryan's going to take care of you from now on. You have to go with them, Jody. Today. Dlaczego? Understand. Why me? This unit belongs to the CIA. They've been tracking your case ever since you arrived. They know what you and Aiden can do. Determinacja. I am not a child. I can make my own decisions. No one can force me to go. Hey, Jody, I know. It's difficult, but you need to understand. This is a great opportunity for you. Determinacja. No one can tell me what to do with my life. Jesus, listen up, Miss Holmes. I don't give a shit about your pathetic adolescent pouting, all right? You can rant and rave all you want, but you'll shut your mouth and do as you're told. Gniew. Jody. Stop immediately. No, postraszyliśmy naszego małego agencinę troszeczkę. Żeby sobie nie myśleli, że oni tutaj rządzą.
I'll go get my things. Only the essentials. We've got everything you need at Camp Perry. Bardzo miły jesteś. Bardzo. O, ona już spakowana jest. A, teraz mogę wybrać, tak? Co wziąć? Dobra, po pierwsze to ten ma zasrany zwierzak, o właśnie, którego zawsze miała ze sobą. Do torby. Co jeszcze mogę zabrać? Tu coś jest w szafie. No. Dobra, nie bedź już. Nic tu nie ma? Aha, są jakieś bluzki, dobra, okej. Tu coś jest. O, fota, świetnie, fotę weźmiemy na pewno. Czy jeszcze tu coś jest? Nie. Zaraz, przecież sobie mogę obrócić kamerę, jestem głupi. Bez kitu. Tu coś jest. Oczywiście szczoteczki, kosmetyki. Tam jeszcze jest jedna fota, widzę na tym. Ale nie mogę się obrócić, żeby zobaczyć, co to jest za fota. Sorry. A, będzie picie? Fota. Weźmiemy sobie fotę starych też, pomimo że troszkę... Aha, nie weźmiemy foty starych, okej. Haha, rozbiliśmy to. O, proszę bardzo. Teraz się mogę nagle poruszać nim? Jak to się stało, że teraz nagle mogę się nim poruszać, a wcześniej nie mogłem? Aha, no tak, bo sobie przełączyłem w ten tryb. Rozpieprzamy to mieszkanie trochę. Aha, bo to jest tutaj. Haha! Teraz mi się już podoba. Ten tryb bardzo, nawet bym powiedział. Nie mogę przejść przez te drzwi? Za daleko. Czy jeszcze coś tu mogę zrobić? To chyba wszystko. To co? Wychodzimy. No wyjdź. Cóż innego mogę zrobić? Tylko wyjść.
Już chyba i tak nic nie miałem do zabrania. No, definitywnie ten nowy Ryan czy coś jest jakiś taki nieprzyjemny. Pomimo, że potem razem jesteśmy na misji, więc... Wow, cały rozdział. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Niesamowite. I co też przed nami teraz jest? Kolacja! Był już obiad gdzieś tam, chyba po drodze, a teraz mamy kolację? Nie, nie było. Okej. Okay. Wow, to chyba jest naprawdę jakiś kawałek filmu. Co, mam to odebrać? Ja? Jody. Hey, it's Ryan. Ty sanowa biczy się. I was just wondering if you got my email. What email? The one I sent 3 days ago. Naprawdę? Wysłałeś maila 3 dni temu? You know, I've actually been having problems with my computer. What was the email about? Dinner, tonight, fancy restaurant. Anyway, it's too late now, so maybe another time? Co on nas podrywa? Shit, I'm so sorry. Why don't you just come over here for dinner tonight? I mean, you wanted to see my apartment anyway, so. Sure, but how about around 8? A która jest teraz, jak jest tak ciemno okay. Za oknem? Yeah, I'll bring a kick-ass bottle of wine. See you later. Czemu się cieszysz? Gościu był taki niemiły dla ciebie, a teraz się cieszysz? Co jest? Now I get why you blasted my computer. Aha! You didn't want me to see Ryan. Zazdrośnik. It's not your call, Aiden. I can do what I want. This. We're not gonna start this again. I'm not yours, Aiden. I can have a relationship with whoever Empires. I want. This is my life. Okay, do you fucking hear me? This is my life. Tak, jestem tu. Well, I happen to think Ryan is great. He's charming, he's intelligent, he's funny. And I think I'm falling for him. Yeah. Huh. Yeah, I'm aware of what happened at the bar. Fuck you for reminding me. Ryan is not like that. Okay. Wow, no chciałem jeszcze zobaczyć to coś, co tam leżało. 7 o'clock. I've an hour to make dinner, tidy up and make myself look good. Od czego zacząć? Boże. Aha. No dobra, to jakoś się udało. A tu w ogóle jeszcze coś leży, jakieś... Czekaj, 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 czekaj. To. Co to jest, GTA? Myślałem. Books. Ok.
Okay, Alma, but okay, great. To jakieś ciuchy leżą chyba. No właśnie. Można by się ubrać tak jakby troszkę. All right, dirty clothes in the basket in the bathroom. Tu była łazienka. O, tu jest jakiś. Proszę bardzo. Co teraz? W momencie nie zdążymy. A to? Mailbox Inc. No dobra. Zaraz. Tu. No, kurde! O, to właśnie chciałem użyć. Let's do the magic. Nie? Oh my god, the dinner. Okay, there's gotta be something in the kitchen. Kurde, chciałem się umalować, znaczy ją umalować, nie siebie oczywiście. Aiden, do cholery, przeszkadzasz. Dobra, mamy talerze i widelce i noże. Super. A gdzie jest kuchnia? Tam chyba. Dobra, jest tutaj coś na blacie. Kurde, fuck. O, tu coś leży. Tu, co to jest? Książka kucharska, rewelacja. Asian beef. I mean, that looks good. It's not too complicated. Curried chicken with oven-baked vegetables. It'll take some time in the oven, but it seems doable. Okay. Pizza delivery. I mean, it's not exactly gourmet, but no preparation, no mess. I mean, it could be an option. Okay. Zrobimy wołowinę. Asian beef. I mean, it looks suitably exotic. As long as I don't manage to fuck it up. Generalnie ja bardzo lubię wołowinę, szczególnie z Angusa. Sorry, ale to mnie zawsze śmieszy, jak wszyscy jedzą wołowinę z Angusa. A to jest bardzo dobra wołowina. Trust me. Co teraz? Ej, Dan. Thanks, Aiden. No, to wyglądało co najmniej dziwnie. Dobra, skrojony. Dalej cebula. Dawaj. No. Ojejku, popłakało się dziecka. Krojmy cebulę, zajebiście. What the fuck? To jest trudny ruch. Wow, od razu pokrojona. Spoko. Ale tak malutko tego wyszło coś, nie? So far so good. Co teraz? Garnek, świetnie. Co to kurwy nędzy? Czemu nie garnek? Co, muszę pewnie sprawdzić, jak to się robi, tak? Crap, he's early. I'm coming! Oż kurde, nic nie zrobiłem. Zaraz, gdzie jest? Gdzie to wejście? Tu gdzieś było. E? Aiden!
Ty chamie mały. Oh, good one, Aiden. Okay, you got me. Now, open the door. Aiden, otwieraj drzwi. Aiden! Aiden, come on, open up! Play games? Ooh. I can play too. Chyba się wkurzyła trochę. You know, you're wasting. No nie, bez kitu. You're not gonna stop me from seeing Ryan. I haven't finished cooking. I better hurry or we'll have nothing to eat. Rzuciła na ten. Dobra, dobra, tu się coś zaświeciło przed chwilą. I co? A! Mogłem coś strzelić. A to jeszcze raz. Czemu nie? Będziemy pijani. Oh, God. Oh, I hate this stuff. Dobra. Nie w tym kierunku, tylko w tym. Tu coś jest. Czy ja mogę tego użyć? Nie. Dalej nie mam garka. Tu coś jest, co to jest? Spoko, jeszcze 20 minut. Kurde, co tu dalej zrobić? Do cholery, jak to upiec? No, fuck! Już nie mam tutaj żadnej opcji, co teraz? Dobra, pościągajmy te krzesła może. Świetnie. Może się jakoś ubierzmy, czy coś. Gdzie ja tu mam jakąś dressing room, czy coś takiego? Tu jest jakaś szafa, świetnie. Oh, crap. Do I have time to take a shower first? Nie. What should I wear? Wyluzowana, ponętna. Nie? Oh, hi Ryan. I've been waiting for you. Serio? Hot. He is gonna see a whole new side of me. No nie jest źle. Aiden, you might as well just give up, Aiden. Okay? This date is going on. Period. Dobra. Poprawmy te poduszki. Come on, Aiden, don't be a pain in the ass. Okej. Pizza sprzed tygodnia, czy coś? The trash can in the kitchen. Tu jest, widzę go. Jest! Dobra. Czy już mogę to zacząć gotować dalej? Kurde! A może piekarnik trzeba ustawić? Jeszcze 6 minut, no. Ale tu nie mam żadnej opcji. O, tu się coś... No fuck, trzeba było sięgnąć po to krzesło zasrane? Gdzie ja bym do tego doszedł? No w życiu. No to teraz pytanie, czy ja zdążę. No, wrzucaj.
Wygląda to tak średnio apetycznie, no ale okej. Imbir? Ginger. It's supposed to be an aphrodisiac. Okej, świetnie. It's not in the recipe, but... Ja tak... Can't hurt. I mean, I need all the help I can get. Tak średnio, powiem szczerze. No troszkę pieprzu moglibyśmy dać, co? Dobra. No jeszcze troszkę. Okej. Teraz wrzucimy troszeczkę soli. Dobra, wystarczy. No i myślę, że już chyba jest gotowe. Jeszcze mogę jakieś oliwy dodać, tak? Dobra. Wow. I think I'm beginning to like cooking. Da się to w ogóle zjeść? Okej. Co teraz mam zrobić? Tu już mam wszystko, tu już mam wszystko. Tu coś jeszcze jest, co to jest? Świeczuszki, no wow! Proszę bardzo, pyk. Pyk, elegancko. Aiden, do kurwy nędzy! Yeah, that's very funny, Aiden. Odpalaj. I przestań gaść moje świeczki. Wow, it's very romantic. Dobra. To co? Jeszcze raz sprawdzimy w kuchni, czy to aby na pewno się nie przypala ani... O, tu coś mogę zrobić. Talerze umyć? LOL? Seriously? Fajny widok ma, chyba. No dobra, tamto nie wiem, czy się przypala, czy już jest gotowe. Tu już jest 9:20. Gości miał być o 8, tak? Jest jakieś wino w lodówce, ale nie mogę nic z nim zrobić. Czy jest jeszcze coś, co mogę w ogóle zrobić? Nie, tutaj już nic. Tutaj jeszcze. Aha, mogę po prostu czekać na niego. No dobra, ale to zobaczmy, czy jeszcze coś tu jest na tym mieszkaniu, co mogę zrobić. Może jakąś muzykę włączyć, czy coś? No jest, hello! Nareszcie. Job twoja mać. Spóźniłeś się, ziomuś, troszkę. Miałeś być o 8, z tego co pamiętam. I didn't behave yourself. This is important to me, and I'm counting on you. Hi. Chateau Margaux, 2001. Nic mi to nie mówi. Stores, that was a pretty good year. Naprawdę? That sounds good to me. So. Mój sprzedawca wina zawsze ściemnia, że dobre wino to wino marki wino, bo jest tanie i dobre, dobre i tanie. Więc tylko takie wino pijam generalnie. Zresztą nie sądzę, żeby wina w kartonach miały roczniki. Cool apartment. Huh? Aiden, do kurwy nędzy. Thanks. Aiden. For fuck's sakes. Kurzyła się. Fuck six. Oj, wkurzyła się grubo. Dawaj, kolkociąg.
Oh fuck, to było dobre. Gdzie on jest? Tutaj. Nie, nie tutaj. Fuck shit, gdzie on jest? Tu, świetnie. Sterowanie, no. Wołał pomstę do nieba. Trzymaj. No goddammit, muszę obejść to z drugiej strony? Naprawdę? You really seriously bitch? Do you want me to open it? No, no, I'll do it. A tak? Potrafimy to zrobić? No dobra, staramy się. Proszę bardzo. Nie, jestem zadowolony w ogóle. To your new apartment. To my new apartment. Bardzo. Całkiem niebrzydkie to. Oh, so when did you move in? A couple weeks ago. The agency found it for me and all furnished and everything, which is... Ha, teraz mogę im poprzeszkadzać. Chodźmy do kuchni zobaczyć, co z naszym żarciem. A, ma się dobrze. Did you go up here? Wystraszył się? How did you know? Gościu nic nie łapie w ogóle. Totalnie. O, co tu? Bonusik. Jak słodko. I should probably, you know, I'm gonna go check on the dinner because this chyba... cooking thing, it's a whole new adventure for me. W ostatniej chwili chyba udało mi się ten. You need help? No, but why don't you go sit and more wine would be nice. Okay. Oj, ktoś się wkurzy na Aidena chyba. Asian beef, right? Yeah. Tak, masz tą samą książkę co ja, kochacką? Well, do not get your hopes up. Yes. This is probably the second time that I've cooked and I would rather not talk about the first time. To jedzenie wygląda strasznie płasko. Good. Serio? Good. I'm glad you like it. Pewnie jest niedobre jak cholera. So we've been working together now for what? 2 years? I mean, almost nothing about you. Gościu jest w ogóle tępy jak dzida. Dobra, popatrzmy jeszcze, czy na mieszkaniu nie ma jakichś bonusów. Tą książkę chciałem tu zobaczyć, co to jest. Dobra, nie dowiem się chyba. Całkiem ładnie. Listening to us. Yeah, he never leaves me. What about you? Do you have any family here? No, my a draft. Przeciąg. No i tak. Zazdrosny jest. I'm fed up with you and your goddamn jealousy. So
Why don't you just go back to whatever ethereal fucking place you came from and let me get on with my life? Get out of here! Do you fucking hear me? Get the fuck out! Huh? Zignal? And are you, are you married or anything? No. No. Yeah, tell me my wife. It's nothing. It's probably just the dishes. I must have piled them too. Ona się dalej tak tłumaczy grubo. Czemu nie powiesz po prostu, że Aiden jest zazdrosny i tyle? Aiden's not happy with me being here. I don't give a damn how Aiden feels. About you. Anyone on your radar? Ojej, teraz będą sobie rozmawiać. I mean anyone in our world. You know, Aiden kind of has always made people run away. Or maybe it's me. Maybe I'm just too odd for anyone to be interested in. Tam wszystko gra. Poznasz drugiego takiego, który widzi duchy i będzie okej, nie? Aiden's got nothing to do with this. Nie? Pocałuj, odrzuć. Nie, nie będziemy się całować. Ja tego gościa nie lubię, nie darzę go sympatią. I'm sorry. No, I thought you... No! No, it's not... It's... I'm... It's my fault. I'm... I just... I can't. I'm... Z Indiańcem się możemy całować, z nim nie. I better go. Zresztą trzeba być profesjonalnym. Pracujemy w jednej firmie, tak? I to rządowej, więc ziom. Are you happy, Aiden? Tak. You got what you wanted. Tak. Yeah, I know it's not your fault. I completely freaked out. He's gonna think I'm an idiot. No, tam, delikatnie powiedz. I am such a fucking idiot. Czemu tak uważasz? Nieprawda. You know, you were right. Maybe it's just not my type. Myślę, że nie jest w twoim typie. Oh, jaki fajny. Dolewa jej wina. Co za gość. Always got you, I don't know. Fajnie. Dobra, słuchajcie. Dzięki za oglądanie tego rozdziału razem ze mną. Widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć. Siema, tu Angus. Właśnie oglądałeś mój film, dzięki wielkie. Także zostaw po sobie łapkę w górę oraz jakiegoś fajnego komenta, na przykład fajny film. Dzięki, do zobaczenia w następnym. Trzymaj.